Kolejna zbrodnia Rosjan. Czołg strzela do cywilnego samochodu. Wojna w Ukrainie. Czołg strzela do cywilnego samochodu. Wstrząsające nagranie. Ukraińska armia opublikowała nagranie, na którym widzimy, jak rosyjski czołg strzela do cywilnego samochodu. Jak wynika ze wstępnych informacji, w wyniku ataku życie straciły dwie osoby. Ukraińska armia opublikowała porażające nagranie. Widzimy na nim, jak z jednej strony drogi nadjeżdża cywilny samochód osobowy, podczas gdy z przeciwnego kierunku wyłania się czołg. Nagle kierowca samochodu zatrzymuje się, zapewne przerażony spotkaniem z rosyjskim sprzętem wojskowym. Po drugiej stronie zatrzymuje się również czołgista. Mija chwila, po której nagle dochodzi do wstrząsającej sytuacji. Czołg strzela wprost w samochód, niemal doszczętnie go niszcząc. Rosyjscy najeźdźcy, podsumowuje w opisie nagrania ukraińska armia. W odpowiedzi do wpisu pojawiło się drugie nagranie, które prawdopodobnie jest kontynuacją pierwszego wideo. Nieznana osoba podchodzi do samochodu, tłumacząc, co zaszło. W środku widać szczątki dwóch osób. Osoba pokazująca zdarzenie tłumaczy, że to para starszych Ukraińców, która jechała do domu, gdy na swojej drodze napotkała rosyjski czołg. Nie precyzuje jednak, gdzie dokładnie doszło do ataku. Wojna w Ukrainie. Rosjanie dopuszczają się brutalnych ataków. Od pierwszych dni wojny Ukraińcy wskazują, że rosyjskie wojsko dopuszcza się brutalnych czynów. W Ukrainie zabijani są cywile, a w budynki mieszkalne uderzają pociski. Pojawiają się również doniesienia o gwałtach na kobietach i grabieżach. Podczas przemówienia opublikowanego we wtorek na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował także, że rosyjscy żołnierze blokują na okupowanych terenach dostęp wody pitnej, w wyniku czego zmarła już 12-letnia dziewczynka.